byłem rektorem 3 kadencje, więc każda była jakby inna, bo się czasy zmieniały. Pierwsza kadencja była taką, w której uczyłem się, w której próbowałem. Były to wielkie zmiany wtedy. Uczelnia stawała się samorządna, tworzyło się statut Politechniki i no, pojawiły się nowe perspektywy. Prace własne, finansowanie, środki na prace własne to było zupełną nowością. No i nowością było też sposób finansowania uczelni. Pojawił się w ministerstwie algorytm dotyczący rozdziału środków, co było zupełną nowością i co było dosyć trudno wdrożyć w społeczeństwie nieprzyzwyczajonym do tego. Druga kadencja to była już spojrzenie na rozwój uczelni, na jej rozbudowę, infrastrukturę. Wtedy Wydział Elektryczny został zbudowany. Było to moim zmartwieniem, że tak powiem, zabiegałem o to. A trzecia to już taka kadencja rozwojowa z dużym doświadczeniem. Miałem dobrych prorektorów i w związku z tym było o wiele lżej. No bo oczywiście wszystko zależy od ludzi, od społeczeństwa akademickiego. Przede wszystkim od kadry profesorskiej, bo to ta część społeczności wnosi do uczelni najwięcej i od niej wszystko zależy. Rektor może tylko dopingować, prosić, stwarzać warunki sprzyjające. I mile się wspomina tą ostatnią kadencję.